kurz, pot, tyle że bez łez, bo zamiast nich satysfakcja i zadowolenie zarówno zawodników, jak i organizatorów. 6 czerwca w Wysokim Kole w gminie Gniewoszów odbyła się pierwsza runda Mistrzostw Okręgu Warszawskiego w supersprincie enduro. Wydarzenie przyciągnęło fanów offroadu z całej Polski, a zróżnicowana, niełatwa technicznie trasa i gorąca atmosfera, zarówno na drodze, jak i w powietrzu, były znakami rozpoznawczymi tego wydarzenia. Udział w nim wzięło łącznie 100 zawodników, którzy do pokonania mieli około 4-kilometrowy odcinek. Ten najlepsi przejechali w około 6 minut. A oto zwycięzcy. Klasa licencja. Najlepszy był tu Aleksander Bracik, drugie miejsce zajął Konrad Dąbrowski, najmłodszy zawodnik w rajdzie Paryż-Dakar, trzecie Rafał Bracik, czyli przedstawiciele kadry narodowej startujący w mistrzostwach enduro na całym świecie. W klasie junior najlepszy był Aleksander Świrczak, drugie miejsce zajął Filip Potasiewicz, trzecie Kamil Pawłowski. W klasie junior 85 najlepszy był Hubert Romaniec, drugi Alan Krawczyk, trzeci Julian Więckowski. Klasa master, zwycięzcą był Paweł Szymański, drugie miejsce Tomasz Lipa, trzecie Konrad Kamiński. W klasie hobby pierwsze miejsce zajął Wojciech Szczepański, drugie Arkadiusz Świdziński, trzecie Paweł Piotrowski. Organizatorzy wydarzenia, czyli przedstawiciele Kozienickiego Klubu Motorowego, nie kryli zadowolenia z tak licznej grupy tak świetnych zawodników startujących w zawodach. Partnerami wydarzenia byli m.in. gmina Kozienice i Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu. Runda druga planowana jest 22 sierpnia, tym razem trochę bliżej, bo w gminie Kozienice.